Witam nas wszystkich po tygodniowej przerwie. Byłem dzisiaj na zakupach. Byłem na zakupach i spotkałem się z frajerem. Wziąłem tego frajera do domu. No i zgadnijcie, co z tego wyjdzie. Frajer postanowił, że ugotuje mi dzisiaj obiad. Zapraszam. A więc tak, to jest frajer. Do frajera rzuciłem już ziemniaczki, lekko naoliwione w przyprawach takich, jakie chcecie. Ja dałem tutaj zioła prowansalskie, szczyptę kminku, soli. Pieprzu nie dawałem, ale dałem troszeczkę pieprzu ziołowego, nie wiem, czy wspominała. No to nic, nie szkodzi. I tak sobie postanowiłem, że najpierw te ziemniaczki wrzucę, bo one się chyba będą jednak najdłużej robiły i wrzucę, ustawię tutaj jakąś tam temperaturę. Nie wiem jeszcze jaką. Fajnie by było, żebyście mi troszeczkę pomogli w komentarzach, jak się robi, bo ja naprawdę nie znam tego urządzenia. Jest to nowość. Przytargałem frajera do domu i coś trzeba z tym zrobić. No, trzeba sobie życie ułatwić. No to... No cóż. Jedziemy. Wrzucamy. Coś się tu załączyło. I teraz tak, co my tu mamy? Programów całe mnóstwo, ale który wybrać pod te ziemniaki? Nie wiem. Może wrzućmy frytki. 200 stopni. Temperatura. Temperatura. Jaka? Coś tu się nic nie dzieje. Nie, no tu mamy temperaturę. Dobra, zróbmy start. No i coś tam leci, dmucha, nie? Za chwilę sprawdzimy, dorzucimy. Mamy tutaj jeszcze kawałek kalafiora. Rzucimy kalafiora i dorzucimy jeszcze może mielone, albo najpierw mielone, później kalafiora. Cholera, słuchajcie, nie wiem, pomóżcie. Ja stanowczo lubię tradycyjne gotowanie. Kuchenka, gar, patelnia, wok, gaz. Nie wiem, tam cokolwiek, czy płyta indukcyjna, czy elektryczna, ale dla mnie takie gotowanie jest najlepsze. To jest jakiś wynalazek. Nie znam tego. Pomóżcie. A jeszcze milej dla mnie będzie, jeżeli wspomożecie mnie jakimiś fajnymi przepisami. Na to wygląda, że po włączeniu tego programu frytki, ja w tym przypadku mam ziemniaki, grzałka uzyskała jakąś tam już odpowiednią temperaturę 200 stopni, przełączyło się na czas i ten czas leci w dół. To znaczy, że jeżeli czas się skończy, to prawdopodobnie ziemniaki będą gotowe, ale ja to w połowie przerwę, bo muszę dorzucić jeszcze kalafior i muszę dorzucić mielone, które już mam przygotowane. Więc słuchajcie, drogą dedukcji jakoś muszę dojść do tego, aby danie wyszło smaczne. Słuchajcie, przerwałem już ten proces pieczenia tych ziemniaczków. Powiem wam tak, ziemniaki w środku są jeszcze lekko twardawe. Trwało to, nie wiem, około 15 minut. Wyglądają tak, po wierzchu już zaczęła się skórka rumienić. Teraz obok wrzuciłem 4 surowe, gotowe, zrobione oczywiście przeze mnie, mielone. Teraz znowu wsadzimy. Wsadziłem szufladę do frajera i automatycznie załączył się czas, który musi się skończyć, bo tak już wcześniej wspomniałem, frytki zostały przerwane w połowie. Czas został 7 minut z hakiem, więc zostało jeszcze połowa czasu. Ale zastanawiam się, czy nie zmniejszyć temperaturę. I ja chyba to zrobię, bo może się okazać, że ziemniaki bardzo mi się spieką z wierzchu, a znowu mięso będzie surowe. Zmniejszyłem czas do 110 stopni. No cóż, no, muszę się nauczyć. Będę obserwował, co dalej. Zostało do końca jeszcze 2,5 minuty. Nie wiem, albo wybuchnie, albo nie wybuchnie. Czekamy efektu. Czas powoli dobiega końca i tak postanowiłem, że
Skoro już mamy za sobą te 15 minut, czyli połowa czasu ziemniaki, druga połowa czasu mielone, myślę, że wyciągniemy szufladę, dorzucimy kalafior i zmienimy program. Dorzucimy teraz takiego kalafiorka, troszeczkę przypraw według uznania. Ja coś tam dałem, co tam, troszeczkę ziółek i soli, wrzucam to do frajera. No i tak, mamy to we frajerze. No i cóż, wkładamy szufladę do czego? Do frajera. Tak, załączyło się, zmienimy teraz program. Ja sobie tak myślę, cyknijmy sobie tu, jaki program wybrać? Cholera, no. Powiem wam, ciężko, ciężko. Ja jestem jednak za tradycyjnym gotowaniem. O, i takie rzeczy mnie przerażają. No ale cóż, skoro frajer przyszedł ze mną do domu, trzeba go wykorzystać, nie? Słuchajcie, naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Rzuciłem taki tryb, coś tam z rybą. Wyskoczyła temperatura około 190 stopni. Co na rybę? No dziwne, ale zobaczymy jeszcze czas. Ogólnie przecież ryba się bardzo szybko robi piecze. No dobra, w tej chwili podgrzewa się grzałka. Jedna, druga, nie wiem czy jest tylko jedna, czy są dwie. No ale okej, okay. Za chwileczkę powinno się przełączyć na czas i powinno pokazać, ile czasu do końca, aby ryba była gotowa. No ale no nie mamy ryby, no. Słuchajcie, pomóżcie. Ogólnie to i tak mi się wydaje, że czas i temperatura na rybę to jest wystarczająco. To mi się wydaje 190 stopni na rybę. Myślę, że spokojnie bym mógł steka w tym zrobić. Ale zobaczymy, jak wyjdzie. No i okazało się, że przy standardowym programie 190 stopni po nagrzaniu grzałki wyskoczyło, że ryba powinna się zrobić w minutę. Słuchajcie, jest to cholernie inteligentne urządzenie, ale ciężko mi jest z tym gotować. Nie wiem, czy polubię tego frajera. Dobrze, że przyszedł tylko do mnie. No ale okej, okay, no dobra, na programie ryby dorzuciłem jeszcze plus 3 minuty i obniżyłem temperaturę do 150. Wiadomo, no nie mam ryby, mam mięso, mam kalafior, ziemniaki jeszcze, które muszą do końca dojść, więc zobaczmy, no czekamy, zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Powiem wam tak, że cokolwiek byście nie ustawili, to znaczy nie wybrali programu, czy pod frytki, czy pod rybę, pod steka, kurczaka, to i tak możecie zmienić czas i temperaturę. Więc to tak naprawdę jest to czas przybliżony, ale to i tak trzeba obserwować, sprawdzać, czy wam to wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy czegoś jeszcze brakuje, może niedopieczone, jeszcze surowe. Trzeba wyciągnąć szufladę, sprawdzić. Powiem wam, że inteligentne urządzenie, ale i tak no nie jest to takie, żeby było zupełnie bezobsługowe. Trzeba obsługiwać, trzeba przy tym stać, sprawdzać, testować, sprawdzać miękkość, zobaczyć jak to wygląda. Czy ja będę gotował z frajerem? Okaże się w następnym odcinku, ale to jeszcze dzisiaj nie koniec. Ale powiem wam, że strasznie mi się podobało, mimo to, że nie umiem na tym gotować, ale tak. Nie trzeba wody, nie trzeba tłuszczu, nic wam nie pryska, nie brudzi się kuchenka. No i przede wszystkim bardzo szybko. No i kurczę, co się dzieje, słuchajcie. Gościu frajer poinformował nas, że czas się skończył. No to cóż,
zróbmy tak, że wyciągniemy szufladę i zobaczymy, co tam się dzieje. Wyglądała, oj, powiem wam, że aż się temu lepiej przyjrzę. Ziemniaczki wyglądają zajebiście, o, troszeczkę zaparowało. Kalafiorek też, ale zaraz sprawdzimy mielone. Myślę, że mielone przewrócimy na drugą stronę i jeszcze wsadzimy na chwileczkę, ale zaraz się to okaże, zaraz wam powiem. Troszeczkę tu zamieszałem, mielone przewróciłem na drugą stronę. Też przewróciłem kalafiorka. Ziemniaczka jednego spróbowałem. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, ale to za chwilę wam powiem dlaczego. No i tak jak widzieliście, ja to sprawdziłem. Okazuje się, że... Znaczy nie okazuje się, według mojego uznania. Ja bym to jeszcze troszeczkę podkręcił. 190 stopni, może troszeczkę obniżymy jednak do 150. Tak. A temperaturę, nie, tu mamy time, tu mamy time, a tu jeszcze czas, teraz ustawimy czas, o, da się szybciej, minutka, no dobra, dajmy minutkę, zróbmy start. Ewentualnie dodamy jeszcze czasu podczas dopiekania, bo wydaje mi się, że mięsko jeszcze troszeczkę brakuje, chyba nie próbowałem go, ziemniaka spróbowałem, po prostu rewelacja, nawet nie spodziewałem się takiego smaku, zupełnie inny niż z gotowania, zupełnie inny niż z piekarnika. Po prostu chcę się go jeść. Jestem pod dużym wrażeniem. Zobaczę jeszcze, jak wyjdzie mielone i kalafior. Ale wydaje mi się, że muszę dodać jeszcze troszeczkę czasu. Więc dodałem. No i zobaczymy, jaki wyjdzie tego efekt. Słuchajcie, no 5 minut, nie? Nie wytrzymam. Ja muszę tam zajrzeć. A więc wygląda to tak. Słuchajcie, ziemniaka już wcześniej próbowałem. Jest dla mnie niesamowity. Takiego smaku ziemniaka jeszcze nie poznałem. Ani to gotowane, ani smażone, a smak zwala z nóg. Nie wiem jeszcze jak mielone. Uważam, że mielone też już fajnie doszło. Można je zrobić na chrupiąco, ale trzeba by było wyciągnąć chyba ziemniaczki albo troszeczkę pokombinować w tych temperaturach. Kalafiorek lekko po wierzchu zrumieniony. Słuchajcie, wykładam to na talerz. Ja tego muszę spróbować. Powiem wam tak. Pod względem wizualnym szok. Ziemniaczki, mielone. Mielone oczywiście zrobiłem to z serem żółtym. Mamy kalafiorek. Tak wygląda kalafiorek. Tak wygląda mielone. Tak wyglądają ziemniaczki. A tak wygląda kapustka świeża z koperkiem, ale oczywiście ona była robiona osobno. Nieważne. Za chwileczkę wam powiem, co powinno wymagać więcej czasu, co wyszło nie tak, a co wyszło zajebiste. I powiem wam tak. Siedzę w fotelu, jestem pełny, nie mam siły, ale moje wrażenie po gotowaniu z frajerem to jest takie wow. Smak jedzenia zupełnie inny, niepowtarzalny. Przede wszystkim czystość, mało sprzątania, mało mycia. Wszystko macie zrobione w jednym urządzeniu. Tylko tyle, że trzeba to opanować. Trzeba wiedzieć, kiedy to wsadzić, na ile minut i jaką temperaturę ustawić. I ja uważam, że jest to fajne. Fajne, ale i tak mimo wszystko będę tęsknił do tradycyjnego gotowania. Więc od czasu do czasu poproszę o to frajera
A frajer? Myślę, że da mi to, co będę chciał. Choć niekoniecznie, bo ciągle się go uczę. Proszę Was, abyście mi pomogli w tym. Dajcie jakieś przepisy, jakieś informacje odnośnie tego. Ktoś, kto to używa już od lat, roku, nie wiem, ma jakiekolwiek doświadczenie, będzie mi zupełnie miło. Dajcie lajka, dajcie suba. Dzięki i pozdrawiam. Do następnego. Hej.